Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Stamper Channel. Dzisiaj moim gościem jest Wojciech Soroka. Cześć Wojciech. Cześć. Jesteśmy firmą dość młodą, która zajmuje się, tak w dużym skrócie, pisaniem oprogramowania dla akceleratorów, dla dużych laboratoriów badawczych, tak zwanych synchrotronów oraz innych również, które działają w tak zwanej branży wielkiej nauki. To są głównie klienci zagraniczni i my tworzymy dla nich systemy programowania do sterowania tą infrastrukturą. Co, skąd pomysł na taką firmę, powiedz? Pomysł wziął się stąd, że razem z moim wspólnikiem Piotrkiem Gorylem my pracowaliśmy dla właśnie jedynego polskiego synchrotronu, akceleratora w Krakowie. Kolega się zajmował tam, był szefem zespołu kontroli w synchrotronie Solaris, a ja się zajmowałem zamówieniami, jakby kontraktami na dostawy poszczególnych elementów tego urządzenia, potem nadzorem, jak one są wykonywane. I wtedy w trakcie realizacji tego projektu z Piotrkiem stwierdziliśmy, że warto założyć firmę. Personalnie ile osób zatrudniacie? To jest duża firma? Jak to w tej chwili nie jesteśmy dużą firmą. Mamy w tej chwili na miejscu czterech informatyków. Z Piotrkiem jako szefem zespołu to jest 5 osób. Dwie, powiedzmy, które się zajmują administracją i biznesową. Powiedzmy 7 osób w firmie na stałe. Plus dwie osoby, które współpracują z nami na zasadzie takie albo umowa zlecenia, albo po prostu na fakturę się rozliczamy. Okay. Także tak do 10 osób. Jak to się mówi, właśnie ta pandemia COVID uderza w tamtą branżę? Trochę uderza. W ten sposób, że troszeczkę się polityka państw zmieniła i na przykład niektóre kraje wtedy już zaczynają bardziej zwracać uwagę, gdzie wydają pieniądze. I myślą o tym, żeby bardziej wydawać je lokalnie w kraju niż gdzieś na zewnątrz. To, co mi się też jeszcze wydaje ważne, to relacje. Znaczy relacje, rozmowy z ludźmi, relacje z ludźmi, ze swoimi klientami, ze swoimi partnerami handlowymi. Bo jak się ma te dobre relacje, to oni też pomogą ci. Czasem wyciągną pomocną rękę, to co u nas się też pomogło, nam inwestor pomógł. No to też jest bardzo ważne, żeby umieć odpowiednio współpracować z ludźmi